Manko wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale w kolejnym otwieraniu paczek. Dzisiaj jedziemy z paczkami za 35 tysięcy. Jest to limitowana oferta, kończy się za 22 godziny, czyli już wkrótce. Mamy tylko 4 paczki do otwarcia, ale zawierają one 30 kart, w tym 26 zł i aż 18 rzadkich. No, mam nadzieję, że uda mi się trafić coś ciekawego. Już najwyższy czas, żebym zaczął trafiać coś ciekawego. Dobra, lecimy z pierwszą paczką. Trzymajcie kciuki, bo ja już nie chcę dostawać jakiejś biedy. I co będzie w pierwszej paczce? Godin. No, zawsze coś, zawsze to środkowy obrońca z BBVA. No, bez szału tutaj. Tego chyba nawet ostatnio sprzedałem. Kisling. O, nie. Ale za to ile kontraktów, no to super, naprawdę. Ale, a nie, dwa duplikaty. Myślałem, że bez duplikatu się obędzie. No dobra. Jedziemy z drugą paczką. Może będzie lepsza. Proszę chociaż jeden inform. Nie no, wystarczy mi jeden dobry piłkarz, nie musi być inform. Nie będę już taki zachłanny. Sako. Wydaje mi się, że on jest warty chyba nic. Zobaczymy. Wystawnej cytacji, porównaj cenę. Ile jesteś warty, kolego? O, pewnie dużo ludzi otwiera paczki, dlatego... No, 2000... Chyba nie bardzo. No dobra, no, czyli słabo. Znowu słabo, znowu nic ciekawego. Dobra, zobaczmy w prawo. Kontrakty, leczenie, trening, kontrakty. I aż 5 duplikatów. Wyślę sobie wszystko na listę transferową. Może będzie jakieś 1000 końców, na nie wiem, na drobne wydatki, na waciki. I jedziemy z kolejną paczką. Trzecia, przedostatnia. Dużo tych paczek nie ma, no ale kurczę, no chociaż jeden dobry piłkarz. No nie wymagam zbyt wiele. Widzić. No widzę, że średnia tempa piłkarzy, których dostaję, to jest jakieś 50. No te Eliseu, ale portugalska liga. Nie jara mnie za bardzo portugalska liga. W ogóle nie mam zespołu z portugalskiej ligi. Kontrakty, kondycja. Super. I Kisling po raz drugi. No masakra, te serwery to chyba stawiane na steropianie, no, albo nie wiem, no. Stawiane na obietnicach. No, super. Ma zwiecha, dalej na listę transferową, wysłałem to. Tak. No i ostatnia paczka. Trochę szczęścia w ostatniej paczce, coś, nie wiem. Jest jakaś szansa, jakakolwiek, na coś dobrego? nie wiem. Rakitic. On jest i Matteo, ale on chyba jest warty blisko zera. Rakitic chyba jest coś wart. Tak mi się wydaje. No ja mam nadzieję, że on jest coś wart. Aha. Przejrzałem się. Ale zawsze mam tutaj, no środkowy obrońca, nawet dobry. Z BBVA. Czy on jest coś wart? Kurczę, ja tak będę sprawdzał każdego, no trudno, dobra, nie jest nic wart. Ale się świeci. To już jest coś. Wszystko co świeci jest spoko. Ale, o Jezu, 1000 monet. No to się zwróciły paczki wszystkie, 4. Za 1000 monet to naprawdę. A ten fajny jest ten herb. I ten w sumie też. Ej, ten jest bardzo spoko. No dobra, wysyłam tę biedę do królu. A, otworzymy sobie jeszcze dwie paczki. Złote, mam trochę końców i jedziemy. Może z tej paczki mi się coś wydropi, no troszeczkę szczęścia poproszę dzisiaj, nie wiem, no byłem grzeczny. Wszystkie pack openingi, które oglądam na YouTubie, to zawsze ten gościu wypada, no zawsze. On jest chyba podpisany pod każdą paczkę, no bieda straszna. Jezu, dobra. I ostatnia paczka dzisiaj. Nie wiem, trzeba ją jakoś zaczarować, stanę na głowie. Nie, no dobra, nie stanę. Ostatnia paczka.
może się zawiesi i da mi 5 informów. Dobra, mogą być tylko 3 rzadkie karty w tym, ale 5 informów. Tak. O, długo się otwierała, to na pewno jest coś dobrego w środku. I... Kawlak. Naprawdę, De Jong. Aha. 3 rzadkie karty to 3 razy kontrakty. Przepraszam, 2 razy kontrakty i kondycje. I pani jakaś mi się powtórzyła. Pani, która ma plecy. To spoko. To fajnie, że ma plecy. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy pack opening. Przepuściłem sporo kasy, chociaż otworzyłem ile? 6 paczek. I najlepszy traf to Rakitic. Chyba nie muszę tego komentować. No, trudno, co mam powiedzieć. Dzięki, że kibicowaliście mi przy tym pack openingu i co? Widzimy się przy okazji następnego filmiku. Znaczy widzimy. Słyszymy. Słyszymy się przy okazji następnego filmiku. Do zobaczenia i na razie.